księżna Jolenta, nieco tajemnicza bohaterka dzisiejszej gawędy. Dobrodziejka Kalisza, a chyba mało znana mieszkańcom miasta. A przecież była jeszcze pobożną żoną i matką, wzorową mniszką. Ciekawa postać. Wejdę do jednego z ufundowanych przez nią kościołów pod wezwaniem świętego Mikołaja. Może tam odkryjemy chociaż część sekretów błogosławionej Jolenty. Para książęca na polichromii w prezbiterium kościoła świętego Mikołaja. Być może Jolenta właśnie namówiła swojego męża do kolejnej fundacji. A więc władczyni? A może nie, może tylko potulna małżonka? No a co z jej rolą mniszki pobożnej? Pewne światło na rozwiązanie sekretów tej postaci rzuci zapewne rozdarty welon. Opowieść o księżnej Jolencie nieprzypadkowo zaczynamy w krużgankach klasztoru franciszkańskiego. Oto bowiem, przybywając do Kalisza w połowie XIII wieku, księżna przywiozła ze sobą franciszkanów, którzy są gospodarzami tych obiektów praktycznie do dzisiaj. A jej mąż Bolesław, zwany później pobożnym, podarował im fragment lokacyjnego miasta, gdzie ufundował właśnie kościół i klasztor. Ale zacznijmy od wcześniejszych. Początki nie wskazywały na takie rozwiązania. Oto bowiem Jolenta urodziła się w Budapeszcie w rodzinie bardzo świątobliwej. Jej ciotki, jej dwie siostry wstąpiły na ołtarze. Ojciec Bela IV był królem Węgier, zresztą babkę miała żonę cesarza Teodora, cesarza greckiego. A co ciekawe, Bolesławowi pierwotnie przeznaczona była na żonę właśnie jedna z tych sióstr, Małgorzata. Ale kiedy ta postanowiła resztę życia spędzić w Orze Pokutnym, na którym rzeczywiście spędziła już, dokonała żywota na wyspie zwanej dzisiaj Wyspą Świętej Małgorzaty, no to Bolesławowi przypisano inną sióstr, Jolentę. Przyjechała do Krakowa w 1293 roku, odbył się huczny ślub. Ale żeby wszystko było po Bożemu, nasza Jolenta miała wówczas zaledwie lat 13, a jej mąż był ponad 30-letnim dojrzałym mężczyzną, do Kalisza przyjechała dopiero 2 lata później. Rozbudowywali miasto, sprawowali władzę, stąd mamy insygnia władzy, ale przecież również Jolenta kojarzona jest z życiem zakonnym. Jest w habicie mniszki. Zaiste ciekawa to postać. W kaplicy Pocieszenia, zwanej również Kaplicą Polską w kościele świętego Mikołaja, na tetmajerowskiej polichromii znajdujemy błogosławioną Jolentę stojącą obok swojego męża Bolesława Pobożnego, a u ich stóp klęczy Przemysł II, ich bratanek. Stosunki między Bolesławem a Przemysłem I na początku nie układały się najlepiej, ten drugi więzi nawet naszego księcia, ale później się dogadują, dzielą zgodnie Wielkopolskę. Mało tego, kiedy Przemysł I umiera, Jolenta i Bolesław zajmują się bratankiem. Sami nie mieli męskiego potomka, mieli 3 córki, z których jedną, Jadwigę, wydali za mąż za tego niewysokiego dżentelmena stojącego obok Jolenty. Tak, to Łokietek, późniejszy król Polski. A z kolei Łokietek i Jadwiga spłodzili Kazimierza, zwanego później Wielkim. A, tą historię akurat to znają chyba wszyscy, którzy śledzą nasz serial Korona Królów. Można więc powiedzieć, że
nasz największy władca, Kazimierz Wielki, miał dziadków w Kaliszu. I być może dlatego nasze miasto tak sobie upodobał, rozbudował zamek, umocnił mury obronne i przyjeżdżał do niego wielokrotnie. To najstarsza część franciszkańskiej świątyni, kaplica oratorium książęca. To właśnie tutaj książęca para spędzała długie godziny na modlitwie. Niestety Bolesław nie dożył sędziwego wieku, zmarł na febrę na Kaliskim Zamku w 1258 roku, a na jego poznańskim pogrzebie, bo w Poznaniu ostatecznie został pochowany, Jolenta na znak żałoby rozdarła tytułowy biały welon. Czy był to gest właściwy tamtej epoce, czy może coś więcej, symbol zerwania z troskami doczesnego świata? Oto bowiem kilka lat później pojechała do swojej siostry do Krakowa, a po śmierci wstydliwego szwagra razem z nią pojechały do Starego Sącza, gdzie pędziły już żywot pobożnych klarysek. Wreszcie pod koniec XIII wieku Jolenta wróciła do Gniezna, gdzie dokonała pobożnego, świątobliwego żywota. A tymczasem sam Kościół robił błyskawiczną, można by rzec, karierę. W 1283 roku tu właśnie odbyło się wyświęcenie najpierw na księdza, a dzień później na biskupa gnieźnieńskiego, wybitnego ówczesnego męża stanu, Jakuba Świnkę. No, odbyła się spora uroczystość i być może właśnie na nią przybył bratanek Jolenty Przemysław II oraz była prawdopodobnie obecna sama Jolenta. I podziwiali ten 16-metrowy wizerunek Krzysztofa. A dzisiaj? Dzisiaj podziwia go cała Polska. W prawej nawie franciszkańskiej świątyni mamy ołtarz i wizerunek błogosławionej Jolenty. Jolanty, Heleny, bo i tak się podpisywała. Kiedy w XIX wieku ogłoszono ją błogosławioną, wkrótce stała się patronką Kalisza, archidiecezji gnieźnieńskiej, Wielkopolski całej. Czy może więc dziwić, że w macierzystej świątyni błogosławionej znalazły się relikwie świętej? Sprowadzone po raz pierwszy w XIX jeszcze wieku, natomiast w okresie powojennym w 1958 roku trafiły tu ponownie część kości miednicznej, jeden z kręgów w specjalnie przyozdobionej trumience, przykrytej atłasem z orłem piastowskim. Natomiast sam wizerunek jest kopią dość znanego obrazu błogosławionej z kościoła w Pamięcinie autorstwa Tadeusza Kościelniaka, choć niektórzy mówią, że i tą kopię sporządził również kaliski artysta. Zasług książęcej pary dla Kalisza chyba nie da się przecenić. Organizacja lokacyjnego miasta, początki budowy zamku, umocnień, a przede wszystkim fundacja tych dwóch wspaniałych świątyń, w których dzisiaj zresztą byliśmy. No, to robi wrażenie. Tymczasem miasto, no, w sposób, nazwijmy to, symboliczny doceniło owe zasługi. Bolesław, no, jeszcze owszem, ma swoją ulicę na Starym Mieście, na terenach, po których być może jeszcze chadzał, na pewno jeszcze chadzał. Natomiast szkołę swojego imienia, natomiast Jolenta, no cóż, dopiero w latach 90. na dalekim przedmieściu Piwonickim zorganizowano ulicę, czyli nazwano ulicę tym właśnie imieniem. Całe szczęście, że przy tej ulicy w tychże latach powstał klasztor sióstr klarysek, sióstr nawiązujących swoją ideą jakby do myśli, wokół których krążyło działanie
naszej dzisiejszej bohaterki. Klaryski tworzą zakon o ścisłej klauzurze, ale na szczęście ich kościółek jest ogólnodostępny. Zajrzyjmy więc może i my tam i być może ta wizyta pozwoli nam ostatecznie rozstrzygnąć, kim była błogosławiona Jelenia. Jana Jolanta jest jedną z pierwszych klarysek polskich obok świętej Kingi i błogosławionej Salomei. Miasto Kalisz zawdzięcza jej to, że sprowadziła tutaj franciszkanów, wybudowała im klasztor, po czym franciszkanie sprowadzili do Kalisza klaryski. Klaryski były tu przez kilka wieków, potem ta historia w jakimś momencie została przerwana. Kontynuacją pobytu klarysek w Kaliszu jest nasza wspólnota, której początki sięgają 1988 roku. I od tego czasu staramy się trwać i realizować te ideały, które przekazał nam święty ojciec Franciszek i święta Klara, które przejęła błogosławiona Jolanta i w jakimś stopniu też stała się dla nas wzorem i drogowskazem. Miarą cywilizacji jest stosunek do najsłabszych, którzy nie mogą egzystować samodzielnie. Dlatego Fundacja Mocni Miłością tworzy dom świętej matki Teresy z Kalkuty, w którym znajdą oni ulgę w cierpieniu fizycznym i duchowym. Z miłości do chorych stwórzmy wspólnie ten dom, w którym być może kiedyś znajdzie się miejsce i dla Ciebie.